marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Szanowni Państwo, w imieniu Wójta i Rady Gminy Kodeń, Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kolniu oraz Zespołu Placówek Światowych w Kolniu bardzo serdecznie witam wszystkich na dzisiejszej uroczystości upamiętnienia Narodowego Święta Dnia 3 Maja. Witam wszystkich gości, a także mieszkańców Kolnia. Zgromadziliśmy się tutaj po to, aby dzisiaj oddać cześć twórcom majowej konstytucji. Na chwilę przenieśliśmy się w naszych wspomnieniach ponad 200 lat wstecz. Polska jest w znacznie innej sytuacji niż dzisiaj. Otoczona przez wrogich sąsiadów, znacznie silniejszych, którzy w 1732 roku zawarli sojusz Trzech Czarnych Orłów, który miał na celu nie dopuścić żadnych zmian ustrojowych w państwie Rzeczpospolitej. A 40 lat później, w 1772, dokonali pierwszego rozbioru. Już wtedy nasi rodacy, nasi przodkowie myśleli, że coś trzeba robić dla ratowania tego państwa. Owszem, już od 1772, a jeszcze wcześniej, wziąć pod uwagę i powstanie szkoły rycerskiej, szkoły dla szlachty, czyli Collegium Nobilium, myśleli o tym, żeby podjąć próbę reform, żeby ratować upadające państwo. I tak z roku na rok, przez dziesięciolecie na dziesięciolecia, udawało się przeprowadzić szereg reform, oczywiście zawsze za zgodą tych silniejszych naszych sąsiadów. Ten Sejm, który zebrał się w 1788 roku, przeszedł do historii jako Sejm czteroletni, dlatego że w przeciwieństwie do innych trwał nie dwa, tylko 4 lata. Zwany jest też Sejmem Wielkim, dlatego że obradował w bogatszy o podwójną liczbę posłów. To on doprowadził do uchwalenia majowej konstytucji. Oczywiście te 230 lat temu, 31 lat temu w Warszawie, w Polsce, a szczególnie w Warszawie, czuło się atmosferę, że coś się wydarzy. Stronnictwo patriotyczne, stronnictwo dworskie, które było głównymi autorami tejże konstytucji, specjalnie się do tego przygotowały. Nie będę przybliżał tych samych okoliczności, które doprowadziły do tego, że akurat dnia 3 maja została uchwalona ustawa rządowa, jak to wtedy nazywano. Niemniej jednak to się udało. Była naprawdę, jak na owe czasy, rewolucyjna. Jeżeli chodzi o świat, to druga tak demokratyczna konstytucja w świecie, po amerykańskiej. Niewiele, o kilka miesięcy, wyprzedzała konstytucję francuską. Cóż możemy powiedzieć o niej? Przede wszystkim wprowadzała bardzo nowoczesny trójpodział władz na ustawodawczą, wykonawczą, sądowniczą. Każda z nich miała być niezależna. To była podstawa ustrojowa. Znosiła liberum veto, znosiła wolną elekcję. Jeszcze wcześniej Sejm wprowadził szereg innych ustaw, które pozwalały na rozwój państwa, między innymi na rozwój wojska. Ona nie trwała długo, bo przetrwała zaledwie rok. To ci przeciwnicy w porozumieniu z obcymi doprowadzili do tego, że konstytucja przestała funkcjonować. Niemniej zamiast zmieniać nasz ustrój, stała się testamentem. Testamentem, który pozwolił tak naprawdę nam przetrwać rozbiory, ponieważ nauczył obywatelskości, nauczył szlachtę, która była wiodącą siłą ówczesnego społeczeństwa, myślenia o państwie jako o pewnej powinności. I to sprawiło, że przez ponad 100 lat niewoli myśmy myśleli obowiązkowo o państwie. Szlachta nie tylko sama o to dbała, ale nauczyła także powoli inne warstwy społeczeństwa też o to państwo dbać. I mimo, że go nie było na mapach świata, to jednak wiara w jego odbudowę przetrwała przez pokolenie. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie chciałbym podziękować Państwu za Waszą obecność. Dziękuję tutaj przede wszystkim ojcu proboszczowi i całej służbie liturgicznej za odprawienie tej Eucharystii w imieniu Ojczyzny oraz w imieniu strażaków. Dziękuję Pocztom Sztandarowym, Zespołu Placówek Oświatowej, Ochotniczej Straży Pożarnej. Dziękuję tutaj funkcjonariuszom,
którzy zaciągnęli wartę honorową, czyli Straży Granicznej, Policji, Wojskom Obrony Terytorialnej. Dziękuję tutaj chórowi, młodzieży naszej, panu dyrektorowi Jackowi Malowskiemu, który poprowadził tą całą uroczystość i który bardzo trafnie przedstawił całą tę sytuację, jaka jest w naszym kraju. Dziękuję bardzo też pracownikom Centrum Kultury za techniczne przygotowanie. Szczególnie wszystkim Państwu, którzy dzisiaj, w dzisiejszy dzień wolny od pracy poświęcili się tutaj, aby być z nami. Dziękuję całemu społeczeństwu, wszystkim gościom i wszystkim mieszkańcom. To jest przykład, Szanowni Państwo, że zależy nam na dobrze ojczyzny. Witaj Majowaju,